Jeżeli chcesz schudnąć, ale nie wiesz, jak się za to zabrać, męczą cię te wszystkie informacje, jeden dietetyk mówi tak, drugi mówi tak, jeden trener mówi tak, drugi mówi tak, to ja w tym właśnie filmie wytłumaczę ci, jak przeprowadzić odchudzanie od A do Z, czyli przedstawię ci redukcję w pigułce. Dlaczego to nagrywam i kim w ogóle jestem? Dla tych, którzy nie wiedzą. Od 9 lat jestem trenerem, od 7 lat prowadzę swój kanał na YouTubie Piotr Tomaszewski. Tak się właśnie nazywam. Mimo tego, że ukończyłem prawo, to jednak zostałem w tej tematyce, dlatego że jest to moja pasja, dlatego że się tym interesuję, dlatego że wiem, jak tą wiedzę przekazać dalej i po prostu pomagam ludziom. Sprawia mi to frajdę, lubię to robić. A że odchudzanie to nie jest tylko kwestia tego, jak wyglądamy, ale też jak się czujemy, jak wygląda nasze zdrowie. A o to zdrowie właśnie chciałbym zadbać, dlatego też nagrywam ten film, w którym ci przekażę wszystko od A do Z. I zaczniemy sobie od początku. I co było na początku? Problem. Na początku był problem. I ten problem właśnie trzeba zwalczyć, ale żeby znać wroga, no to właśnie musimy wiedzieć dokładnie, z czym walczymy. Otyłość. Skąd się w ogóle bierze, jaki jest problem, co było pierwsze, jajko czy kura, dlatego że tutaj również wiele osób może powiedzieć, że na przykład, nie wiem, problemy są węglowodany, gluten, nabiał, nie wiem, hormony w mięsie i tak dalej, i tak dalej. I po części takiej małej, powiedzmy, mają rację. I tu przedstawię wam powody, w ogóle skąd się wzięła ta otyłość. I wtedy będziemy mogli zrobić tak zwaną odwrotną inżynierię, czyli po prostu zrobić odwrotność tego, co spowodowało w pierwszej kolejności to, że mamy problem z nadmiarem tkanki tłuszczowej. I przedstawię tutaj zarówno czynniki, na które mamy wpływ, jak i te, na które nie mamy wpływu. I oczywiście skupimy się na tych pierwszych. I w pierwszej kolejności właśnie mamy czynniki behawioralne. I na nie składają się trzy rzeczy. Po pierwsze, kalorie. I co mam przez to na myśli? Chodzi o to, że po prostu jemy za dużo. I takie są fakty, tak pokazują statystyki. Ludzie przez ostatnie 30-40 lat jedzą po prostu dużo więcej niż wcześniej. Co powoduje nadmiar tkanki tłuszczowej, po prostu. Dlatego, że każde dodatkowe, nie wiem, 400 kalorii w ciągu dnia, to w skali całego roku jest 5, 10, nawet 15 kg więcej. A jeżeli to sumujemy i pomnożymy przez 10, 15, 20 lat takiego jedzenia, no to właśnie już wtedy mamy otyłość pierwszego, drugiego, trzeciego stopnia, a w związku z tym też problemy takie jak chociażby cukrzyca typu drugiego. Kolejną rzeczą są nawyki, które poniekąd wpływają też na to, ile spożywamy kalorii, bo chodzi tutaj o nawyki jedzeniowe, ale też generalnie całościowo. Czyli mamy na przykład nawyki, że nie wiem, wracamy z pracy do domu i pierwsze co robimy, to na przykład, nie wiem, sięgamy po piwko, sięgamy po jakieś chipsiki, albo na przykład wieczorem odpalamy Netflixa, zamawiamy pizzę i po prostu takie nawyki się w nas budują. Kolejna rzecz, i tu również ona wchodzi w temat nawyków, jest brak ruchu, po prostu. Ludzie się mniej ruszają, coraz więcej ludzi ma pracę zdalną, coraz więcej ludzi ma pracę po prostu umysłową, nie fizyczną, więc po prostu mniej się ruszamy do tego, do pracy. Coraz częściej jeździmy komunikacją, albo samochodem, albo rowerami elektrycznymi, czy hulajnogami, które powodują, że po prostu tych kalorii spalamy jeszcze mniej, więc że jeszcze mamy mniej takiego ruchu fizycznego, takiego rzeczywistego, który jest męczący, jak na przykład praca fizyczna, no to jeszcze do tego dochodzi brak takiego w ogóle ruchu, bo wiecie, zamiast schodów użyjemy windy, zamiast właśnie pójść gdzieś na piechotę, użyjemy samochodu. Następnie mamy czynniki genetyczne i tutaj nie będę się za bardzo zagłębiał, dlatego że na to po prostu nie mamy wpływu. Jak ktoś się urodził i ma jakąś pulę genów, ma jakieś DNA, to nie ma na to niestety wpływu, nic z tym nie zrobi. Trzeba się po części z tym pogodzić. Są osoby, które są bardziej predysponowane do niższego poziomu tkanki tłuszczowej, są osoby, które są predysponowane do wyższego poziomu tkanki tłuszczowej. Ja przykładowo osobiście jestem właśnie tą drugą osobą. Za dzieciaka byłem otyły, potem byłem tylko, miałem nadwagę. Obecnie powiedzmy, że jakoś się trzymam, ale nie jest to dla mnie łatwe, nie jest to dla mnie takie, że mi to przychodzi po prostu. Tak jak wiecie, niektórzy na pewno macie znajomych, którzy są po prostu szczupli, mimo że na przykład jedzą dużo i generalnie nie dbają za bardzo o ruch czy o to, co jedzą, tylko po prostu tak mają. To są predyspozycje genetyczne, niestety nie mam na to wpływu, także przejdźmy do kolejnych czynników. Kolejne czynniki to czynniki zdrowotne i tu mam na myśli wszelkie problemy zdrowotne, które nie wynikają jednocześnie z czynników genetycznych. Czyli nie mówimy tutaj o chorobach typu, nie wiem, cukrzyca typu pierwszego, gdzie ktoś się rodzi po prostu z tym, że ma takie predyspozycje i prawdopodobnie będzie miał tą cukrzycę. Tylko mówimy tutaj o problemach, które nabywa się czy wraz z chociażby złymi nawykami, czy po prostu wraz z wiekiem z różnych przypadków. Czyli chociażby niedoczynność tarczycy, insulinooporność,
cukrzyca typu drugiego i wszelkie problemy chociażby z gospodarką glukozową. I tutaj mamy i nie mamy wpływu, dlatego że oczywiście są osoby, które są na przykład bardziej predysponowane do insulinooporności i ten poziom na przykład glukozy nadczo będą miały wyższe niż ktoś inny i nie mają aż za bardzo na to wpływu, ale jednak mają. Dlatego że insulinooporność chociażby to zazwyczaj nie jest problem jakby połączyć, co było pierwsze, kura czy jajko, to tu jak mamy nadwagę i insulinooporność, to zazwyczaj jest tak, że to nadwaga i otyłość powodują insulinooporność, a nie insulinooporność powoduje otyłość, tylko że jeżeli mamy insulinooporność i mamy też otyłość, to trochę to działa tak, że przez to, że jesteśmy otyli, to wpływa na to, że mamy insulinooporność, a przez to, że mamy insulinooporność, to mam na przykład problemy z kontrolą cukru, kontrolą glikemii, przez to jemy więcej niż potrzebujemy, przez to też albo w tej otyłości zostajemy, albo nawet jest po prostu coraz gorzej wraz z wiekiem. Ale nie są to rzeczy, których nie da się zmienić, także jeżeli posłuchasz się tych rad, które będę mówił w tym filmie, to wpłyniesz pozytywnie też na te czynniki. Kolejnym czynnikiem, który ma wpływ na to, jak wyglądamy, na to, czy właśnie mamy problem z nadwagą, czy otyłością, jest psychologia. I tutaj oczywiście ma ona powiązanie z problemami zdrowotnymi i z czynnikami zdrowotnymi, bo oczywiście mówimy o zdrowiu psychicznym. Niemniej jednak jest to temat, który wymaga oddzielnego poruszenia, dlatego że no chociażby mamy psychodietykę, która w ogóle zajmuje się tylko psychologią, powiedzmy, jedzenia i tym, co mamy w głowie. I tu jest ta różnica, że to są rzeczy, których nie da się za bardzo zbadać. Bo tak jak na przykład insulinooporność, po prostu idziemy na badania krwi i albo wychodzi nam, że mamy, albo nie mamy. Jeżeli mówimy tutaj o stanach lękowych, depresji, stresie i tak dalej, ciężko to zbadać. Oczywiście są takie rzeczy typu na przykład kortyzol, można to badać, ale to nie jest tak, że z badania na przykład krwi coś wyniknie, tylko to wynika z terapii u psychologa, u terapeuty i tu również. Mamy i nie mamy wpływu jednocześnie, bo mamy wpływ na to, jak się czujemy, chociażby wybierając konkretne nawyki. Jeżeli ktoś ma takie nawyki, że nie wiem, lubi oglądać telewizję, lubi oglądać wiadomości, a wiadomości głównie są negatywne i są złe, więc ma bardzo dużo negatywnych i złych rzeczy w swoim życiu. Jeżeli z kolei woli na przykład oglądać sobie stand-upy, woli oglądać jakieś dokumenty, woli oglądać jakieś bardziej rzeczy powiedzmy merytoryczne, zdobywa wiedzę, przez to, że zdobywa wiedzę, to nabiera trochę pewności siebie, przez to lepiej się czuje i to wszystko są nawyki. I to ma ogromny wpływ na to, jakie podejmujemy decyzje też żywieniowe i na to, jak wyglądamy. Także to również trzeba wziąć pod uwagę. Idziemy dalej. I ostatnim czynnikiem, który tu mówię, jest to ekonomia i społeczność. I tu mam na myśli to, że przez to, że teraz jedzenie jest na wyciągnięcie ręki, dosłownie wszędzie mamy żabki, wszędzie są żabki, wszędzie są sklepy, wszędzie mamy jakieś Uber Eatsy, Pyszne.pl, jedzenie można sobie zamówić, można zamówić nawet zakupy, nawet w ogóle nie musimy wychodzić z domu tak naprawdę, bo wszystko mogą nam dostarczyć, co również jest problematyczne, dlatego że znowu mamy mniej ruchu, mamy gorsze nawyki, bo wybieramy gorsze rzeczy, które są łatwo dostępne, które ktoś za nas przygotuje, i tak dalej. No i do tego oczywiście czynniki społeczne, czyli takie typowe, nie wiem, wyjścia ze znajomymi i broń Boże, ja nie mówię o tym, że macie nie wychodzić ze znajomymi i że na przykład nie można pić alkoholu. Ja nie o tym mówię, ja mówię o przesadzie w tym, bo są osoby, które potrafią codziennie wychodzić ze znajomymi na miasto, jeść albo w weekend, piątek, sobota, niedziela przez 3 dni wychodzić na miasto, jeść na mieście, pić na mieście, co oczywiście będzie problematyczne i będzie powodowało, będzie mogło skutkować nadwagą czy otyłością. Dobra, już znamy swojego wroga, także możemy przejść dalej, możemy przejść do fundamentów. I teraz, jak Egipcjanin, narysujemy sobie piramidę. Tylko to nie jest piramida w Egipcie, tylko piramida odżywiania. Ok, więc zaczniemy sobie od najważniejszego, bo najważniejsze zawsze są fundamenty i podstawy. I zaczniemy sobie od podstaw. Fundamenty zostawię na koniec, jako taka wisienka na torcie, tak żebyście poczekali, bo to, co tu będzie, będzie miało wpływ na to, co będzie tutaj. Więc po pierwsze, najważniejszy czynnik u podstawy tej piramidy są kalorie. Ktoś mógłby powiedzieć, że okej, nie jestem piecem, jakby organizm to właśnie nie jest piec, który albo spala, albo się do niego wrzuca, że zachodzą inne czynniki, tylko że te wszystkie czynniki mają wpływ na kalorie, po prostu na nasze zapotrzebowanie kaloryczne i
Nikt tego nie obalił, po prostu. Nie da się tego obalić, dlatego że to są fakty. To jest zasada termodynamiki. Nie da się po prostu z niczego zrobić coś. Więc nie odłożymy tkanki tłuszczowej w momencie, gdy nic nie zjemy. I w drugą stronę, jeżeli nic nie zjemy, to skąd organizm musi czerpać tą energię, więc będzie ją czerpał z wewnątrz. Także te kalorie zawsze będą fundamentem. Jeżeli chcecie schudnąć, musicie być w deficycie kalorycznym, co nie znaczy, że musicie liczyć kalorie. I o tym też będzie w tym filmie. Bo nie uważam, żeby każdy, nawet powiem więcej, uważam, że 90% ludzi w ogóle nie powinno liczyć kalorii i nie potrzebuje liczenia kalorii. Ale dalej wciąż kalorie są najważniejsze i trzeba obliczyć swoją podstawową przemianę materii oraz całkowitą przemianę materii. Jeżeli chcecie to zrobić, to zrobicie to u mnie za darmo na stronie w kalkulatorze. Po prostu podacie swoje dane, podacie współczynnik aktywności i to Wam wyliczy zapotrzebowanie kaloryczne. Także tutaj nie będę Wam podawał wzorów, bo nie ma sensu po prostu tego liczyć samemu, skoro może to zrobić kalkulator. Więc kalorie są najważniejsze. Musicie być w deficycie, żeby schudnąć. Przejdziemy do drugiego punktu na naszej piramidzie. Jakim jest? Białko jest najważniejszym makroskładnikiem i białko to jest makroskładnik, który łączy tak naprawdę wszystkie diety odchudzające, jakie są promowane. Bo tak, jeżeli ktoś promuje na przykład dietę ketogeniczną, dietę low carb, high fat, to co tam mamy dużo? Krót tłuszczu, mamy tam dużo białka. Jeżeli ktoś promuje dietę śródziemnomorską, zbilansowaną, czego jest tam około 25-30%? Białka. Jeżeli ktoś promuje dietę wegańską, również mam tam dużo strączków, a strączki dają białko. Więc białko jest najważniejszym makroskładnikiem i jeżeli na przykład byście liczyli kalorie i byście liczyli kalorie i białko, to Wam w zupełności wystarczy. Nie musicie liczyć tłuszczu, nie musicie liczyć węglowodanów, dlatego że one mają dużo mniejszy wpływ. O tym zaraz powiem, ale właśnie, ile jeść tego białka? 1,5 grama, ale nie 1,5 grama w ciągu dnia, tylko 1,5 grama na każdy kilogram masy ciała. Ewentualnie, jeżeli mówimy tu o osobie otyłej, o osobie z dużą nadwagą, to mówimy tu o 1,5 grama na docelową masę ciała. Dlatego, że tkanka tłuszczowa nie potrzebuje białka. Dlatego też osoba, która waży na przykład 150 kg, może mieć problem ze zjedzeniem takiej ilości białka i nie potrzebuje aż tyle białka. Co nie zmienia faktu, że ciężko o nadmiar białka w diecie, dlatego że białko nie szkodzi. Mam o tym film na kanale, dokładnie jakby ktoś chciał posłuchać, ale jeżeli chodzi o nerki, jeżeli chodzi o wątrobę, jeżeli chodzi o kości, białko jest super dla nas. Jeżeli nie mamy problemu z wątrobą albo z nerkami, to białko ich nie spowoduje. Więc jeżeli masz te problemy, wtedy musisz uważać, ale to raczej Ci powie Twój lekarz. Powinien to powiedzieć, powinien to wiedzieć. Ale jeżeli nie masz takich problemów, a większość z Was nie ma takich problemów, to jedzenie 1,5 grama, 2 gramów białka na kilogram masy ciała będzie świetnym rozwiązaniem, dlatego że po pierwsze pozwoli Wam zachować masę mięśniową albo ją budować, jeżeli trenujecie. Do tego właśnie wzmacnia nasze kości, stawy, wchodzi w reakcje tak naprawdę wszystkie, jakie mamy w organizmie i od niedoboru białka można umrzeć i można sobie się nabawić dużych problemów zdrowotnych. A w dodatku białko jest bardzo sycącym makroskładnikiem, od którego ciężko jest po prostu przytyć. Dlatego, że po pierwsze ma wysoki termiczny efekt pożywienia, czyli dużo kalorii organizm musi wykorzystać, żeby w ogóle to białko strawić, wykorzystać jakoś i rozłożyć na aminokwasy i dostarczyć do mięśni. Kolejna sprawa jest taka właśnie, że jest bardzo sycące. I tu wystarczy sobie porównać, że na przykład macie worek ryżu kontra 350 gramów chudej ryby albo piersi z kurczaka i porównać, czym się bardziej najecie i po czym będziecie dłużej syci. Oczywiście po mięsie, po kurczaku, dlatego że będzie go dużo objętościowo, a w dodatku właśnie białko się długo stosunkowo trawi, przez co też będzie powodowało sytość, a na domiar tego białko zmniejsza ilość glukozy, którą produkujemy po posiłku, czyli mamy mniejsze wyrzuty cukru po posiłku w momencie, gdy w tym posiłku jest dużo białka. Także białko to jest rzecz, o którą trzeba dbać. Następnie przejdziemy właśnie sobie do tłuszczy i węglowodanów. I to po kalorach i białku jest trzecia najważniejsza rzecz, zwłaszcza te tłuszcze. Dlatego, że organizm jest w stanie żyć bez węglowodanów, w sensie bez dostarczania tych węglowodanów, bo może sobie je wytworzyć albo z białka i generalnie sobie poradzi. Ale tłuszcz jest niezbędny. Musimy go dostarczać około 0,6-0,7 grama na kilogram masy ciała. I to jest minimum, ile mamy dostarczać. Możemy dostarczać oczywiście więcej, jeżeli właśnie jesteśmy na diecie low carb, jesteśmy na diecie
z wysoką zawartością tłuszczu. Jak najbardziej ta dieta jest w porządku, jeżeli jest dobrze zbilansowana, wtedy tego tłuszczu będzie więcej, ale jeżeli jesteśmy na diecie wysokiej węglowodany, gdzie właśnie te węglowodany służą jako główne źródło energii, no to tego tłuszczu musi być przynajmniej 0,6 do 0,7. I mówiąc o energii, właśnie tłuszcz i węglowodany głównie służą jako źródło energii dla naszego organizmu. Po prostu produkujemy ATP, produkujemy glikogen mięśniowy z tego i odżywiamy też nasz mózg, zarówno glukozą, jak i tłuszczem, ale tutaj akurat głównie glukozą w 80%. Niemniej jednak tłuszcze dlatego są niezbędne, bo są potrzebne do prawidłowej pracy gospodarki hormonalnej. Węglowodany niekoniecznie. Dlatego też właśnie powiedziałem, tłuszcze muszą być na minimalnym poziomie, węglowodanów, jeżeli jesteście na diecie keto, praktycznie nie ma, a jeżeli jesteście na diecie wysokowęglowodanowej, może być ich dużo i nie będzie z tym problemu. Tu zaczynamy schody, ale są to bardzo istotne schody, dlatego że to jest po prostu ważne, bo chodzi o to, że powiem wam tak, to jest trudne, więc posłuchajcie. Te trzy rzeczy, jeżeli będziecie trzymać, to schudniecie. Bez względu na to. I zresztą są na to badania, są na to eksperymenty. Jeden na przykład profesor ze Stanów Zjednoczonych zrobił eksperyment tak zwany Twinkie eksperyment, Twinkie diet, gdzie przez miesiąc bodajże, czy przez dwa miesiące jadł praktycznie tylko słodycze i do tego dorzucał właśnie odżywkę białkową, bo mówiłem, białko jest najważniejsze, i kompleks witamin i minerałów, tak żeby dostarczyć po prostu witamin i minerałów. Ale tak to jest same słodycze, normalnie schudł, bez problemu, bez żadnego problemu. Dlatego, że znowu kalorie są najważniejsze. Ale jakość tego jedzenia będzie wpływała w dużej mierze na to, ile tych kalorii będziemy spożywać, zwłaszcza jeżeli nie będziemy ich liczyć. Dlatego, że jakość jedzenia będzie wpływała na naszą sytość. Im bardziej to jedzenie jest jakościowe, tym po prostu się bardziej najemy. Zresztą każdy, kto ma kota albo psa, na pewno zauważył, że jeżeli jest dobra karma, jeżeli jest karma, która ma dużo mięsa, to zwierzę po prostu się szybciej najada. Nie je tego tyle i nie jest w stanie tyle tego zjeść i też, wiadomo, nie smakuje to też tak, ale u nas nie jest inaczej, nie? Jakby jesteśmy zwierzętami dalej. Jemy to, co nam smakuje i jeżeli coś nam bardziej smakuje, to jemy tego więcej. Dlatego jakość jedzenia jest istotna i chodzi o to, żeby właśnie to jedzenie było jak najbardziej jakościowe, jak najmniej przetworzone. I co mam przez to na myśli? Żeby każdy też mnie zrozumiał. Mam na myśli przez to, że powinniśmy spożywać. Teraz możecie sobie to zapisać, bo ja to nie będę zapisywał. Po pierwsze, chude mięsa i ryby. Z rybami zaraz powiem, ale chude mięsa i ryby o zawartości tłuszczu mniej niż 7-8%. To będzie nasze źródło białka przede wszystkim. Następnie, mamy tłuste ryby, które będą źródłem tłuszczu. Bardzo dobrego tłuszczu, dlatego że będą nam dostarczały omega-3, zwłaszcza kwasy EPA i DHA, które są bardzo dobrymi kwasami tłuszczowymi, zwłaszcza dla naszego mózgu, zwłaszcza przeciwzapalnie. Dlatego też na przykład w diecie śródziemnomorskiej jest dużo ryb, właśnie po to, żeby dostarczać dużo omega-3. Następnie mamy jakościowe węglowodany. Jakościowe węglowodany to są pełnoziarniste zboża. Mówimy tutaj o pełnoziarnistym zbożach, mówimy tu o kaszach, mówimy tu o ryżu brązowym, ale też, jak już jesteśmy przy tym, co kochają Polacy? Kochają Polacy ziemniaki. Tak, kochamy ziemniaki i ziemniaki, czyli bulwy, również są bardzo dobrym źródłem węglowodanów złożonych. Zarówno ziemniaki, jak i bataty, jak i inne odmiany, których raczej w Polsce nie zobaczycie, ale są. Uwierzcie mi, że są. Jeszcze jest coś innego niż ziemniak i batat. I one są świetnym źródłem węglowodanów. Co jeszcze jest świetnym źródłem węglowodanów? Warzywa i owoce. I tak, owoce na odchudzanie są bardzo dobre. Jak najbardziej możemy je jeść, jak najbardziej są super. I tutaj moje pytanie jest proste. Co według was jest bardziej odżywcze? Jeżeli ktoś właśnie powie, że na przykład owoce, to nie, bo one zawierają cukier, zawierają fruktozę. Dobra. Jakby odsuńmy na bok teoretyzowanie, zajmijmy się praktyką. Dam wam na przykład miskę ryżu. Tam będzie 100 gramów białego ryżu, a obok powstaje wam kilogram truskawek. I macie teraz zadanie powiedzieć, gdzie jest więcej minerałów, gdzie jest więcej witamin, gdzie jest więcej błonnika i generalnie z czego więcej dostarczycie rzeczy. Większość z was prawdopodobnie odpowie, że z truskawek i macie w zupełności rację, dlatego że owoce zawierają bardzo dużo witamin, minerałów, błonnika, antyoksydantów. Są
substancji bioaktywnych. Są naprawdę świetne. Dlatego węglowodany w postaci owoców w diecie są jak najbardziej super. Śmiało od 3 do 5 porcji dziennie, czyli od około 300 do 500 gramów owoców dziennie. I warzywa również. Tutaj oczywiście większość nie ma problemu z tym, że warzywa zawierają węglowodany, chociaż zawierają, ale warzywa również zawierają bardzo dużą ilość błonnika, witaminy, minerały, substancje bioaktywne i mają działanie przeciwzapalne. I warzyw tak naprawdę możemy jeść ile chcemy, dlatego że są bardzo bardzo małe z kalorii po prostu w 100 gramach. Większość warzyw w 100 gramach ma około 30 do 40 kilokalorii, więc mamy bardzo tam dużą gęstość odżywczą. Chociażby taki jarmuż to jest chyba produkt, który ma największą gęstość odżywczą w ogóle ze wszystkich produktów, jakie są, na ilość kalorii, jakie dostarcza. Kolejna rzecz, którą powinniśmy spożywać w diecie, a raczej możemy spożywać w diecie, są jajka. Jajka są zarówno świetnym źródłem tłuszczu, jak i świetnym źródłem białka. I tutaj część dietetyków może powiedzieć, no ale białka, w sensie jajka zawierają cholesterol i że nie można ich za dużo jeść. Co ja na to powiem? Powiem na to, że może nie będę mówił nic brzydkiego, ale generalnie chodzi mi o to, że jeżeli człowiek się zdrowo odżywia i nie ma jakiegoś, nie wiadomo jakiego problemu z cholesterolem, bo są osoby, które rzeczywiście reagują tak na jedzenie jajek, że ten poziom cholesterolu może im drastycznie rosnąć i może być to szkodliwe w dłuższej perspektywie. Ale dla większości ludzi to, ile on spożywa cholesterolu, nie ma większego znaczenia. Dlatego też możecie jeść jajka. Jajka są również super źródłem białka, tłuszczu i innych mikroelementów. Następne źródło, zwłaszcza właśnie w diecie wegańskiej, będą strączki. I strączki również są super źródłem białka, dlatego że jeżeli chodzi właśnie o rośliny, jeżeli chodzi o takie źródła typowo wegańskie, no to one zawierają najwięcej białka, zawierają też bardzo dużo błonnika, który jest dobry dla naszych jelit, dobry dla naszej mikrobioty. I znowu zawierają dużo witamin, minerałów i tak dalej, już nie będę tego kontynuował. I na końcu, pod znakiem zapytania, nabiał. I tu dlaczego mamy znak zapytania? Otóż, jeżeli ktoś ma nietolerancję laktozy, a mają stosunkowo sporo osób, w Polsce nie tak dużo jeszcze, ale mimo wszystko sporo osób ma nietolerancję laktozy i sporo osób po prostu źle będzie reagowało na nabiał pod różnymi względami. Od problemów, nie wiem, z cerą, z wypróżnianiem, czy z czymkolwiek. Dlatego też ten nabiał jest bardzo specyficzny i bardzo zależny po prostu od tego, jak reagujemy. Jeżeli reagujesz dobrze na nabiał, w porządku. Możesz go jeść, jedz go tylko w nieprzetworzonych wersjach. Czyli kefiry, maślanki, jogurty, twarogi, serki wiejskie, skyry. No i oczywiście sery. Ser na przykład żółty, zwłaszcza przy takim długo dojrzewający jak parmezan, ma ogromne ilości wapnia, które jest potrzebne dla naszego organizmu, więc po prostu nabiał jest bardzo dobrym źródłem wapnia, bardzo dobrym źródłem białka, ale poza tym nie dostarcza za dużo. O to chodzi, że na przykład 100 gramów twarogu nie dostarczy tyle mikroelementów, co 100 gramów mięsa. I tyle. Także jedzenie po prostu powinno być jak najmniej przetworzone i musicie o tym pamiętać. Więc przejdźmy do punktu kolejnego. Jak pracowałem na siłowni i robiłem ankiety z klientem, te pierwsze takie ankiety właśnie, żeby kogoś poznać, wiedzieć jakie ma nawyki, to dużo osób mówiło mi, że Piotrek, słuchaj mnie. Ja to zdrowo się odżywiam, ale nie jestem w tym regularny. Albo na przykład jem tylko 3 posiłki dziennie. Wiem, że powinienem jeść 5, ale jem 3. Mam dla Was świetną wiadomość. Po pierwsze, regularność ilość posiłków jest praktycznie na samym szczycie tej piramidy. I jeżeli to jest spełnione, to nie ma totalnie żadnego znaczenia praktycznie już. To już są odosobnione przypadki, żeby to miało rzeczywiście znaczenie. Jak chociażby osoby z cukrzycą, osoby z insulinoopornością, z hiperglikemią i tak dalej. Po prostu one muszą kontrolować ten poziom cukru. W każdym innym przypadku to w ogóle nie ma znaczenia. Ale jeżeli mam już coś powiedzieć w tym temacie, to ile jemy posiłków? Zaleca się jedzenie od 3 do 6 posiłków. I tutaj zarówno 3 jest dobrze, jak i 6 jest dobrze. Po prostu powinniśmy sobie to wybrać tak, jak nam pasuje. Ale jak najbardziej możemy powiedzieć, że jemy zdrowo jedno śniadanie, obiad i kolację. Nie ma z tym żadnego problemu. Jeżeli chodzi o regularność. Regularność posiłków będzie wpływała przede wszystkim na to, jak odczuwamy sytość. Jeżeli ktoś zawsze punkt 9 będzie jadł śniadanie, i któregoś dnia tego śniadania nie zje, to gwarantuję od 9 będzie głodny.
bo po prostu organizm jest tak zaprogramowany, że on się przyzwyczaja do tego, kiedy je. I tak samo mamy zresztą ze zwierzętami. Znowu, jak ktoś ma zwierzę, wie, że to zwierzę jak zawsze dostaje o tej samej godzinie jedzenie, to zawsze o tej samej godzinie po prostu staje się głodne. My jesteśmy tacy sami, także to nie ma większego wpływu, więc nie będę o tym więcej mówił. I mamy szczyt piramidy, wierzchołek po prostu, który bardzo często wystaje, tak jak właśnie wierzchołek góry lodowej, a bardzo ma małe znaczenie. W przeciwieństwie na przykład do Titanica. Tam miał bardzo duże znaczenie, bo znaczenie miało to, co było pod tym. A mianowicie chodzi o suplementy. Suplementy z angielskiego supplement to uzupełnienie, czyli uzupełnienie diety. Jeżeli dieta jest zupełna, to co mam uzupełniać? Dlatego też suplementy właśnie powinny być uzupełnieniem diety i tak naprawdę jest tylko jeden suplement, który mogę tu powiedzieć, który każdy powinien stosować, ze względu na to po prostu w jakim klimacie żyjemy. A mianowicie chodzi tu o witaminę D, a dokładnie witaminę D3. W sensie suplementujemy witaminę D3, dlatego że jest to bardzo ważna witamina dla nas. Działa praktycznie nawet niemal jak hormon. Ma wpływ właśnie na gospodarkę hormonalną, ma wpływ na wiele reakcji w naszym organizmie, na to jak działa nasz organizm. I tą witaminę D normalnie produkujemy po prostu wystawiając się na słońce. Jeżeli jest wiosna, jeżeli jest lato, wychodzicie sobie na spacer, po południe, nie wiem, z dzieckiem, z psem, sami, cokolwiek, z dziewczyną, z chłopakiem, to narażając się na to słońce, o ile oczywiście nie smarujemy się SPF-ami wszędzie, no to te promienie słoneczne będą powodować produkcję naturalnie witaminy D w organizmie. W momencie, gdy mamy jesień, gdy mamy zimę, gdy noc zaczyna się o 15, a dzień zaczyna się o 9 rano, gdzie siedzimy przez te 6 godzin, 8 godzin w pracy i tego słońca po prostu nie widzimy, dlatego jesteśmy cały zasłonięci, to po prostu tej witaminy D możemy nie produkować. Tutaj oczywiście najlepszym wyborem byłoby zbadanie tej witaminy D, po prostu ile mamy jej we krwi, żeby zobaczyć, czy mam niedobory, ale w ciemno możemy stosować dawki od 2 do 4000 jednostek dziennie i to nam nie zaszkodzi. Większe dawki mogą nam zaszkodzić, dlatego że witaminy rozpuszczalne w tłuszczach, a taką jest witaminę D, się magazynują, a ich zmagazynowanie i za duża ilość może być szkodliwa. Możemy się nabawić po prostu nadmiarem. Ale ta witamina D od 2 do 4000 jednostek dziennie, codziennie, o każdej porze, nawet wiosna, lato, żeby nie zapomnieć, jak najbardziej możemy brać. Reszta suplementów to już jest kwestia indywidualna, co kto potrzebuje, kto jakie ma potrzeby, kto nie wiem, no czego po prostu oczekuje, ale żaden suplement nie jest potrzebny prócz tego i żaden suplement nie sprawi, że schudniecie. To musicie pamiętać, że spalacie tłuszczu, zazwyczaj jedyne co spalają to pieniądze w portfelu. Chyba że ktoś ma taką motywację, że wydaje na przykład 300 zł miesięcznie na suplementy, więc trzyma się tego. Jest to jakaś opcja oczywiście, tylko po co? Bo za 300 zł można zrobić naprawdę super rzeczy. I można po prostu dużo lepiej je zagospodarować. Więc nie róbcie tego po prostu. Nie kupujcie spalaczy, jeżeli nie macie tego dopiętego. Bo to nic nie zmieni. Bo potem skończy się ten spalacz i skończy się trzymanie tego i będzie efekt jojo i elo. No i specjalnie starłem wszystko, żeby zostało tylko to, co właśnie będzie miało wpływ na to, co było tu przed chwilą na tablicy, czyli preferencje. Co mam na myśli przez preferencje? To, co znaczą, czyli to, co my lubimy, to, co jest dla nas. I tutaj znowu, jeżeli chodzi o ilość kalorii, no to ciężko o preferencje, no bo jednak zapotrzebowanie nas ogranicza. Ale na przykład, jeżeli chodzi o białko, jeżeli wolisz zjeść więcej białka, jedz więcej białka. Jeżeli wolisz zjeść mniej białka, jedz mniej białka. Jeżeli wolisz tłuszcze, jedz bardziej tłuszcze, ogranicz węglowodany. Jeżeli wolisz węglowodany, ogranicz tłuszcze, jedz węglowodany. Jeżeli na przykład nie lubisz pomarańczy, ale lubisz mandarynki, jedz mandarynki. A może lubisz kiwi, zjedz kiwi. Lubisz banany, zjedz banany. A może w ogóle nie lubisz owoców, nie jedz owoców. Warzywa, wybierz takie, jakie lubisz, ale musisz jeść. To nie jest tak, że jak nie lubisz, to nie jesz. Masz jeść. Regularność ilość posiłków. Znowu, lubisz jeść 6 posiłków dziennie? Jedz 6 posiłków dziennie. Wolisz zjeść 3 posiłki dziennie? Zjedz 3 posiłki dziennie. Także preferencje będą miały ogromny wpływ. I to po prostu tak podkreślę jeszcze, jeżeli wasz dietetyk, wasz trener nie bierze tego w ogóle pod uwagę, to zmieńcie trenera i dietetyka. Dlatego, że jeżeli dieta nie będzie dopracowana do was, to w ogóle jak to ma działać? W sensie to wy macie być niewolnikiem diety,
czy dieta ma być skrojona pod was? Musicie zdecydować i sobie odpowiedzieć. Jeżeli ktoś oczywiście chce być niewolnikiem diety, spoko, ja mówię, droga wolna. Ja nie będę przeszkadzał. Ale musicie wiedzieć po prostu, że to, co wy lubicie i jakie macie nawyki, powinno mieć wpływ na to, jak będzie wyglądał proces redukcji. Dobra, także mamy już ogarnięte, jakie są problemy, z czego wynika problem otyłości i nadwagi, co możemy właśnie zrobić przeciwnego do tego. Mamy też fundamenty diety i te fundamenty gwarantuję wam, że połowa trenerów na siłowniach nie ma o tym pojęcia i gada jakieś głupoty. Teraz przejdźmy do tego, jaką dietę macie wybrać. I to, jaką dietę macie wybrać, będzie zależało oczywiście od preferencji, ale tu wam dam kilka jakby propozycji, kilka możliwości, żebyście je przeanalizowali. Po pierwsze, dieta zbilansowana, czyli dieta, na której chociażby ja jestem, którą ja zazwyczaj polecam ludziom, czyli po prostu dieta standardowa, która nie ogranicza nic, ale też nie skupia się na niczym konkretnym. Czyli dostarczamy zarówno zbilansowaną ilość białka, tłuszczy, węglowodanów, mamy wszystko w diecie, od zbóż, przez nabiał, przez ryby, przez strączki, przez warzywa, przez owoce. Czyli generalnie jest to dieta, powiedzmy, taka całkowita, gdzie niczego nie ograniczamy. Jest to dieta bardzo fajna, jest to dieta przede wszystkim dla osób, które nie mają żadnych problemów zdrowotnych, które wszystko tolerują i które lubią mieć taką elastyczność w tym, jak się odżywiają. To ta dieta perfekto. Kolejna dieta, jaką omówię, to intermittent fasting, który jest bardzo popularny przez ostatnie lata. I tu muszę wam powiedzieć tak. Ja intermittent fasting stosowałem między 2012 a 2015 rokiem. Bo 11 lat temu dowiedziałem się o tym, że jest coś takiego. I muszę wam powiedzieć tak. Jest to dieta dla tych, którzy nie wiedzą. Jest to dieta, która polega na tym, że mamy okno jedzenia i okno postu. I załóżmy, że to tu mamy zegar, mamy 24 godziny, no i tutaj przez 16 godzin nie jemy, a przez 8 godzin jemy. I czy jest to zdrowe? Jak najbardziej. Można tak jeść, nie ma problemu żadnego. To jest jakby kłamstwo, że nie wiem, musicie jeść śniadanie, albo że musicie jeść kolację, nic nie musicie. Musicie robić tak, żeby wam to pasowało. I wielu osób to pasuje, dlatego że wiele osób na przykład nie je śniadania, przez to też, gdy na przykład zaczną posiłek pierwszy o między 10 na przykład a 12 w pracy, to wtedy po prostu kończą jeść między 18 a 20. I wydaje się to dosyć normalne. I nie wiem, dlaczego ktoś miałby mieć z tym problem. Czyli powiedzmy o 10 jemy pierwszy posiłek, drugi jemy powiedzmy o 14, potem trzeci o 18 kończymy jeść. Tyle w temacie, tyle nas widzieli z talerzem. I jest to dieta, która jest bardzo dobra dla osób, które nie chcą liczyć kalorii, dlatego że mamy ograniczenie właśnie w tym oknie żywienia, przez to też automatycznie mniej będziemy jeść kalorii. I to, czy wybierzemy okno 8 na 16, 4 na 20, alternate day fasting, to nie ma totalnie znaczenia w kontekście odchudzania, dlatego że w większości przypadków po prostu będziemy spożywać podobną ilość kalorii, podobnie będzie to wpływało też na apetyt. Także polecam tą dietę dla osób, które chcą schudnąć bez liczenia kalorii jak najbardziej. Zalecam tylko to robić stopniowo, więcej o IF-ie też znajdziecie na moim kanale. Kolejna dieta, która również jest dosyć popularna ostatnio, czyli keto łamane na LCHF, czyli low carb, high fat. Jest to dieta, która ma bardzo dobre efekty w pierwszej fazie. Czyli załóżmy, tutaj zrobię takie porównanie. Mamy tutaj dwa odcinki. Tu mamy powiedzmy pierwszy tydzień. Tu mamy 20 tydzień. No i tutaj tak samo. Pierwszy, 20. No i tutaj mamy dietę keto, a tu na przykład mamy dietę high carb. I słuchajcie tego teraz. To jest bardzo ważne. W diecie ketogenicznej również kalorie mają znaczenie. Wszystko, co powiedziałem wcześniej, totalnie ma znaczenie i tu, i tu. Nie ma takiej diety, w której to nie ma znaczenia, bo to są po prostu fundamenty, także nasza fizjologia nic z tym nie zrobiły. Ale jeżeli chodzi na przykład o osoby z cukrzycą, o osoby z insulinem opornością, osoby, które mają problem właśnie z kontrolą apetytu, to ketogeniczna dieta dużo lepiej sprawdzi się na tym odcinku, ale jeżeli porównamy całościowo, to finał i tu będzie taki sam, jeżeli będziemy się trzymać obydwu diet.
I to też pokazują badania. I tak samo dieta high carb może być dobra przy insulinooporności, może być dobra przy cukrzycy typu drugiego, jak jest dobrze poprowadzona. Jeżeli jest trzymana, to rzeczywiście może tak być. Ale dieta ketogeniczna daje dużo lepsze efekty w pierwszych po prostu tygodniach, w pierwszych dniach nawet. Przez co właśnie ludzie często są do niej zachęceni, dlatego że od razu po prostu widzą efekty. Ale może być to zgubne, dlatego że dieta ketogeniczna jest ciężka do utrzymania. I tu powiem wam tak. Ludzie, którzy polecali dietę ketogeniczną, odkąd ja pracuję w branży, to mogę powiedzieć, że były już trzy pokolenia. Że osoby, które jak ja zaczynałem, to te osoby, które wtedy promowały dietę ketogeniczną, zmyły się mniej więcej po 2-3 latach. Potem pojawiły się kolejne, których też już nie ma w internecie i teraz są kolejne. I to się po prostu powtarza cyklicznie. To jakby nie jest nic nowego, jest to bardzo przebadany temat, nie ma tam żadnych magii, nie ma tam nic takiego konkretnego. W diecie ketogenicznej, dla tych, którzy nie wiedzą, dieta ketogeniczna polega na tym, że ograniczamy węglowodany niemal do zera. Są to ilości około 30-50 gramów dziennie. Dla osób, które może trenują, dla których są aktywne, trochę więcej. Ale generalnie chodzi o to, żeby doprowadzić się do stanu ketozy, żeby organizm czerpał energię z ciał ketonowych i z tłuszczu. Przez co też tego tłuszczu będziemy dostarczać między 70 a 80% kalorii z diety, czyli bardzo dużo. I przez to, że właśnie tego tłuszczu jest tak bardzo dużo, to raz, ogranicza nam to ilość spożywanych produktów, dlatego że odpadają nam wszystkie zboża, owoce i tak dalej. Oczywiście zaraz ktoś tutaj powie, że ja owoce jem, bo jem 100 gramów borówek. Nie, to nie jest jedzenie owoców, po prostu zjadłeś trochę borówek, to jest co innego. Ja mówię to zjedzenie na przykład kiści bananów, nie? To jest dla mnie jedzenie owoców. Więc większość rzeczy dostarczamy z tłuszczu. Do tego też tłuszcz bardzo długo się trawi i jest bardzo gęsty kalorycznie. Przez to też, jeżeli ktoś zje na przykład na śniadanie dużą ilość tłuszczu, nie wiem, 70-80 gramów, to śniadanie będzie go syciło na bardzo długo. Dlatego, że on się będzie długo trawić, będzie nie podniesie poziomu cukru, przez to też będziemy po prostu lepiej stabilizować energię przy dużej ilości tłuszczu, bo przy ilości węglowodanów musimy to dostosować do siebie po prostu i też wtedy rotować innymi rzeczami, które zmniejszają po prostu poziom cukru pod jedzeniem węglowodanów. Niemniej jednak jest to dieta, może nie keto, ale low carb to jest dieta, którą polecałbym dla osób, które chcą mieć taki szybki zastrzyk motywacji, bo ja wiem, że to jest potrzebne. Ja wiem, że są ludzie, którzy po prostu muszą zobaczyć pierwsze efekty po tygodniu, po 2 tygodniach, żeby w tym wytrwać. Przez to też dieta low carb jak najbardziej się sprawdzi, ale nie jest to żadna magia, nie ma tutaj nic takiego, czego by nie miała dieta high carb. No i właśnie, kolejna dieta, którą chciałem omówić, to jest właśnie dieta high carb. I dieta high carb jest przeciwieństwem diety ketogenicznej. Dlatego, że tłuszcze ograniczamy tam do 15-20% kalorii z diety, co dalej jest więcej niż węglowodanów w diecie ketogenicznej, dlatego, że tak jak mówiłem, tłuszcze są niezbędne. I dieta high carb polega po prostu na tym. I dieta high carb przede wszystkim będzie zawierała węglowodany, jak sama nazwa wskazuje. I oczywiście białko, tak jak mówiłem, białko jest najważniejsze, ale chodzi tu o to, że po prostu będziemy jeść dużo zbóż, płatków owsianych, ziemniaków, owoców, warzyw i wszystkiego, co zawiera właśnie węglowodany złożone, ale nie tylko też, bo właśnie owoce. Jest to dieta, która jest stosunkowo lekka dla żołądka, chyba że jemy dużo błonnika, to wtedy może być różnie, ale generalnie dieta high carb jest polecana przede wszystkim dla sportowców, dla osób, które są aktywne, dlatego że węglowodany są najlepszym źródłem energii dla mięśni. Jeżeli ktoś uprawia sport, to nie bez powodu wszyscy sportowcy, a na pewno 90% sportowców jest na diecie o bardzo wysokiej zawartości węglowodanów, dlatego że po prostu to jest najlepsze źródło dla naszych mięśni, zwłaszcza żeby szybko je nasilić. Więc jeżeli ktoś uprawia sport, jeżeli jest aktywny fizycznie, dieta high carb jest dla niego i prawdopodobnie po prostu lepiej sprawdzi się w sporcie, lepiej sprawdzi się w tym, żeby poprawiać te wyniki sportowe, niż dieta ketogeniczna. Następnie mamy dietę wegańską. I tu czy wegańska, czy wegetariańska, powiem wam tak. Nie będziecie zdrowsi, jeżeli będziecie weganami, w przeciwieństwie na przykład, że nie będziecie na diecie zbilansowanej, tylko na diecie wegańskiej. Dlatego, że dieta wegańska nie przynosi dodatkowych benefitów. Oczywiście jest lepsza niż dieta typowego kowalskiego,
ale sama w sobie nie jest w niczym najlepsza. Dieta wegańska przede wszystkim powinna być dla osób, które nie chcą jeść zwierząt. Powinna być dietą, powiedzmy, taką moralną, że jeżeli komuś przeszkadza jedzenie mięsa albo nie wiem, źle się po nim czuje, dieta wegańska jest dla niego, ale wybieranie diety wegańskiej ze względów czysto zdrowotnych jest po prostu bez sensu. Następnie mamy dietę DASH i tutaj może być DASH łamane na śródziemnomorską, łamane na przeciwzapalną, dlatego że to są bardzo podobne schematy. Generalnie dieta DASH to jest odmiana diety zbilansowanej, w której skupiamy się bardziej na spożyciu niektórych produktów, takich jak chociażby po pierwsze ryby, tłuste ryby, a do tego źródła jednonienasyconych i wielonienasyconych kwasów tłuszczowych, takie jak orzechy, nasiona, oliwa z oliwek i generalnie no, to co jedzą powiedzmy Włosi, Hiszpanie, to tak będzie wyglądała dieta DASH, może oprócz pizzy, bo to nie jest za dobry wybór, ale wiecie o co mi chodzi, że to jest dieta, która jest według mnie jedną z najzdrowszych diet, jeżeli miałbym komuś tak powiedzieć, że na przykład ktoś ma, nie wiem, problemy, albo chce być zdrowy i powiedziałby: Piotrek, jaką mam dietę wybrać? To ja bym powiedział, że tą. Dlatego, że jest to dieta właśnie, tak jak powiedziałem, przeciwzapalna, dlatego, że zawiera dużo produktów, które są przeciwzapalne, przez co czy osoby z Hashimoto, niedoczynnością, PCOS, insulinoopornością, cukrzycą, nadciśnieniem, jakimiś chorobami innymi sercowo-naczyniowymi, to ta dieta po prostu się u nich sprawdzi. Jest to bardzo dobre rozwiązanie i przede wszystkim jest to rozwiązanie, które może być smaczne. Dlatego, że nie ma tam aż takich ograniczeń, bo powiedzmy, że ograniczamy trochę nabiał na koszt powiedzmy właśnie innych źródeł białka, ale mówię, ta dieta jest świetna. Mam też inne diety, takie jak dieta Dukana, dieta Dąbrowskiej, dieta kapuściana, czy inne diety, które są promowane jako prozdrowotne, albo które promują celebrytki. I to, zaraz wam powiem co to jest. To jest placek. Placek gówna. Bo właśnie takie są te diety. To jest po prostu gówno. Nie chcemy tego. Nie? Wywalamy to. I ten film, tak jak wasza dieta, nie musi być idealna. Dlatego, że musiałem teraz jechać do dentysty, jutro wyjeżdżam, a chciałem to bardzo dzisiaj nagrać, także dokończymy sobie tutaj na telefonie, w samochodzie. Tak jest. A przejdziemy sobie teraz do kolejnego punktu, jakim są zdrowe nawyki i ten punkt pomoże wam właśnie schudnąć bez liczenia kalorii. Dlatego, że jeżeli będziecie robić to, co wam teraz powiem, te punkty, które wymienię, to wpłynie na to, że po prostu będziecie spożywać mniej kalorii. Tak, właśnie taki jest cel, żeby spożywać mniej kalorii, żeby schudnąć, co już zresztą wiecie. I kolejność tych punktów nie ma znaczenia. Nie jest tak, że zacznę od najważniejszego, a skończę do najmniej, albo potem przejdę do najmniej istotnego, tylko bardziej bierzcie to pod uwagę, co wy możecie zmienić, co na przykład u was kuleje, a co po prostu może pomóc. I zaczniemy sobie od tego, żeby ograniczyć do najlepiej zera, a na pewno do minimum, napoje słodzone cukrem, czy generalnie wszystko, co pijemy i ma kalorie. Czyli mówię tu o sokach, mówię tu o Coca-Coli, mówię tu o słodzeniu cukrem i tak dalej. Chodzi o to, że przeciętny Polak spożywa bardzo duże ilości cukru, co w skali roku może dać nadprogramowe kilkanaście, nawet tysięcy kilokalorii. Dlatego, że na przykład taka butelka Coca-Coli ma tych kalorii około 200. Ja mówię tutaj o małej butelce. A na przykład 200 kalorii ma też opakowanie serka wiejskiego, co jest dużo lepszym wyborem pod każdym względem, jeżeli chodzi o wybór tego, co spożywamy. Więc takie napoje powinny być ograniczone do minimum, do zera. Tutaj też od razu chciałbym poruszyć temat alkoholu. Dlatego, że alkohol również ma kalorie. I tak, sam alkohol w sobie, w sensie czysty alkohol, czysty etanol, jak na przykład wódeczka, nie może odłożyć się w postaci tkanki tłuszczowej. W sensie te kalorie, które dostarczymy z wódeczki, no nie odłożymy ich w boczki, ale odłożymy za to wszystkie inne kalorie, które spożyjemy obok tej wódeczki. Więc dalej jakby te kalorie z alkoholu mają znaczenie i nie mają jednocześnie. Wiecie o co mi chodzi. Więc
musicie też ograniczyć alkohol. Z kilku powodów. Pierwszy to jest prozdrowotny. Po prostu żadna ilość alkoholu nie jest zdrowa. Jak pokazują badania, osoby po prostu, które nie spożywają w ogóle alkoholu, są zdrowsze niż osoby, które spożywają ten alkohol sporadycznie. Ale jesteśmy tylko ludźmi. Ja też od czasu do czasu lubię sobie coś tam wypić. To jest normalne. Ale czym innym jest picie co weekend, co innym jest picie piwka codziennie, a czym innym jest picie raz na jakiś czas, więc alkohol powinien być ograniczony do minimum i tutaj tak naprawdę powiedziałbym, żeby ograniczyć tą ilość, którą spożywacie o połowę. I tutaj myślę, że będzie po prostu to najlepsze rozwiązanie, bo jeżeli ktoś pije 20 piw w tygodniu, to ograniczy je do 10, co będzie bardzo dobrym rozwiązaniem, a jeżeli ktoś pije 2 piwa w tygodniu, to sobie ograniczy do 1 piwa w tygodniu, a jak ktoś pije 1, to już niech zostawi, tak, i już nawet niech nie ogranicza tego, tylko sobie to po prostu zostawi. Ale wracając do tego, czym można słodzić, co można pić. Przede wszystkim powinniśmy pić wodę mineralną i tej wody powinniśmy pić sporo i to jest też kolejny nawyk, od razu mogę powiedzieć, że spożywanie 2-3 litrów wody dziennie będzie miało pozytywne aspekty pod wieloma względami. Po pierwsze, nasz organizm głównie składa się z wody, więc tej wody po prostu potrzebujemy. Nasze mięśnie potrzebują, nasz mózg potrzebuje i to nie jest tak, że jeżeli nie czujecie pragnienia, to znaczy, że jesteście prawidłowo nawodnieni, bo nie zawsze odwodnienie wiąże się z zwiększonym pragnieniem, dlatego że na przykład odwodnienie na poziomie 2% może już powodować bóle głowy, zmęczenie, problemy ogólnie ze skupieniem, może powodować też pogorszoną pracę mięśni, czy po prostu będziemy mniej wydajni fizycznie, a niekoniecznie musi się to wiązać z tym, że będzie chciało nam się pić. Dlatego warto byłoby po prostu regularnie spożywać wodę i tutaj właśnie ta regularność ma znaczenie, dlatego że wypicie litra wody nagle, jak wam się przypomni, nie ma sensu, dlatego że i tak sporo z tego po prostu wysiusiacie, a tą wodę powinniśmy spożywać regularnie, co powiedzmy, nie wiem, co godzinę, co 2 godziny wypić szklankę wody i to jest podstawowa rzecz, którą możemy pić. Inne rzeczy, które możemy pić, to są napoje, które w ogóle nie są słodzone, takie jak chociażby herbata czy kawa. Kawę można spożywać, czarną kawę można spożywać właśnie herbaty, wszelkie jakieś zioła. Jeżeli ktoś nie lubi po prostu pić samej wody, to może sobie tak to właśnie rozwiązać. Inną rzeczą są napoje słodzone słodzikami. Nie są one zdrowe, ale nie są też niezdrowe. Można powiedzieć, że są obojętne, jeżeli spożywamy ich normalnej ilości. Umiarkowane ilości to są rzędu, nie wiem, 0,5 litra, litr takiego napoju dziennie. To już jest oczywiście sporo, warto byłoby to jeszcze bardziej ograniczyć, ale jak najbardziej jest to dozwolone. Także taka kolka zero jak najbardziej jest ok, jest to lepsze rozwiązanie niż kola słodzona cukrem. Jeszcze właśnie wracając do tego cukru, bo niektórzy mogą powiedzieć, że o, ale jak na kawę bez cukru nie dam rady. Słuchajcie, tak jak powiedziałem, ograniczyć do minimum, czyli nie musicie ograniczać do zera. Czym innym jest wypicie 5 kaw dziennie i każda słodzona 3 łyżeczkami cukru, bo to w ciągu dnia daje nam 75 gramów cukru, a to daje z kolei 300 kilokalorii, jest to sporo, a czym innym jest posłodzenie sobie 2 kaw dziennie łyżeczką cukru, bo wtedy mamy tylko 40 kilokalorii. Ja osobiście na przykład właśnie kawę słodzę cukrem, bo mi po prostu lepiej tak smakuje, ale mówię, jest to 1-2 kawy dziennie słodzona po prostu 1 łyżeczką cukru i to mi w zupełności wystarczy. Także mamy 2 nawyki, lecimy z 3 nawykiem, jakim jest to, żeby jeść jak najmniej jedzenia gotowego, jedzenia na mieście, zamawianie jedzenia i tak dalej. I tu znowu powiedziałbym, żeby ograniczyć po prostu o połowę to, co się robi obecnie. Jeżeli ktoś większość posiłków robi sam, spożywa większość posiłków jakby przygotowanych przez siebie, jak najbardziej nic nie musi z tym robić, ale jeżeli ktoś na przykład codziennie zamawia jedzenie albo codziennie je na mieście, warto byłoby to ograniczyć z kilku powodów. Po pierwsze, mamy wtedy lepszą kontrolę nad tym, co się tam znajduje i ile tych kalorii jest. Trzeba pamiętać, że wszelkie restauracje, wszelkie punkty gastronomiczne, one chcą, żeby nam to jedzenie smakowało, więc będą to jedzenie dosmaczać. I będą je dosmaczać oczywiście czy cukrem, tłuszczem, a także po prostu wzmacniaczami smaku. A ten smak to jest coś takiego, że to, co powiedziałem, im coś jest smaczniejsze, tym ciężej się tym najeść i tym łatwiej więcej tego zjeść.
I dlatego na przykład łatwo jest zjeść 1500 kilokalorii z pizzy, a już nie tak łatwo jest zjeść 1500 kalorii na przykład z ziemniaków, mięsa i warzyw. Jakby kaloria miała, w sensie jakby tylko kalorie miały znaczenie i kaloria była równa kalorii, to by tak nie było, ale tak nie jest. To, jak smakuje jedzenie, ma ogromne znaczenie, dlatego to jedzenie powinno być dobre, ale nie powinno być nienaturalnie dobre. A nienaturalnie dobre jest w momencie, gdy mamy tam nienaturalne połączenia smaków. Takie jak chociażby połączenie cukru z tłuszczem, który nie zdarza się w naturze. Więc wszelkie ciasta, desery, słone przekąski, to wszystko powoduje, że my po prostu możemy zjeść bardzo dużo kalorii, a wcale się nie najemy i stosunkowo po prostu mało zjemy objętościowo produktów. Dlatego tu właśnie kolejna rzecz, żeby ograniczyć wszelkie przetworzone produkty, które można zjeść, tak wiecie, że no, po prostu gotowe posiłki. To ograniczamy o połowę. Następny punkt dotyczy ruchu. I tutaj od razu chcę Wam powiedzieć, że przez godzinę materiału nic nie powiedziałem na temat ruchu. Nie bez powodu. Po pierwsze, jest to temat rzeka i po prostu ten materiał trwałby o godzinę dłużej, więc jeżeli chcecie taki materiał, że jak trenować, jak się ruszać, jeżeli chcecie schudnąć, to jak najbardziej go nagram, zostawcie po prostu komentarz, zobaczę, jakie jest zainteresowanie i nagram taki materiał, stricte jak chodzi o treningi, ale tu jeżeli chodzi o właśnie nawyk, to jest to po prostu zdrowy nawyk, a mianowicie chodzi mi tu o żeby robić od 7 do 10 tysięcy kroków dziennie. To jest około od godziny do półtorej godziny spaceru dziennie. Nie musi być to jednostajnie, nie musi być to nawet tak, że po prostu wychodzicie na spacer i nabijacie to, bo jesteście w stanie to zrobić w ciągu dnia po prostu wybierając trochę mniej komfortowe rzeczy, typu na przykład zamiast gdzieś jechać, to tam pójdźcie, wyjdźcie przystanek wcześniej z autobusu. Jak parkujecie na parkingu w sklepie, zaparkujcie na samym końcu. To zawsze będzie te 500 kroków więcej w ciągu dnia, a przez to też więcej kalorii spalicie i też spacer ma ogromne prozdrowotne właściwości, poza tym właśnie, że spala kalorie. Więc celujcie w to, żeby właśnie mieć od 7 do 10 tysięcy kroków dziennie. Możecie sobie zainstalować aplikację w telefonie, która liczy kroki, albo na przykład kupić taki zegarek, chociażby Xiaomi Mi Band, to jest taki najtańszy, powiedzmy, licznik kroków, który jest rzetelny, kosztuje około 130-140 zł i świetnie się sprawdza, żeby kontrolować po prostu codzienną aktywność. Kolejny nawyk, jaki może Wam pomóc, to zdrowe przekąski. Oczywiście przekąski między posiłkami bywają zgubne, dlatego że nie najemy się nimi i tak zjemy potem posiłek i no wiecie jak to jest. Ale jeżeli wybieramy zdrowe przekąski, to wcale tak nie będzie, dlatego że tych kalorii po prostu w ciągu dnia nie będziemy aż tyle spożywać. I mówiąc zdrowe przekąski, mam tu na myśli przede wszystkim dwie rzeczy. Po pierwsze, takie łatwo dostępne źródła białka, typu jakiś jogurt proteinowy pitny, skyr, serek wiejski, twaróg, jakaś, nie wiem, jakąś bułkę można zrobić z kawałkiem mięsa, ale mogą być to też inne przekąski, jak na przykład zrobienie sobie warzyw z humusem i wtedy macie zarówno właśnie błonnik z tych warzyw, macie też humus, który również jest z ciecierzycy i jest to zdrowe źródło zarówno węglowodanów, jak i tłuszczów i również wpłynie pozytywnie na, powiedzmy, na jedzenie, żeby po prostu mieć taką gotową rzecz, po którą możecie sięgnąć w gorszych chwilach, bo każdy z nas nieraz doświadczył czegoś takiego, że wraca do domu zmęczony i zanim na przykład się zrobi jedzenie, to mija godzina i coś by człowiek po prostu zjadł. I wtedy na przykład sobie sięgnie po taki serek wiejski, właśnie po taki humus z warzywami, po skyr pitny, albo cokolwiek w tym rodzaju, albo może być to po prostu porcja owocu. I tu możemy zjeść na przykład dwa jabłka, więc to będą dwie porcje, możemy zjeść banana, możemy zjeść grejpfruta i to również będą fajne rozwiązania. Do tego jeszcze owoce, przez to, że zawierają dużą ilość wody, no to również nas to nawodni. Kolejnym zdrowym nawykiem, zwłaszcza dla ludzi, którzy się objadają, którzy jedzą duże ilości jedzenia, jest to, żeby kontrolować tempo tego jedzenia, tempo spożywania posiłku i je po prostu zwolnić. Wolniej przeżuwać, dokładniej przeżuwać, to też pozytywnie wpłynie na procesy trawienia, więc jeżeli boli Was brzuch po posiłku na przykład, to może pomóc, bo po prostu pomożecie żołądkowi, bo jeżeli Wy nie rozdrobnicie tego jedzenia w jamie ustnej, to musi to zrobić żołądek. Żołądek będzie to robił za pomocą, że tak powiem, mechanicznie, plus oczywiście kwasy żołądkowe. Ale wolniejsze jedzenie to przede wszystkim jedzenie uważne i
odkładanie sztućcy co jakiś czas. Jak ktoś jest taki, w sensie niektórzy dietycy przesadzają, mówiąc, żeby na przykład po każdym kęsie odstawiać sztućce. Dla mnie to trochę przesada i no po prostu dziwnie by to wyglądało. Można tak robić, nie jest to błąd, ale po prostu jest to męczące, mało naturalne. Ja powiedziałbym, żeby po prostu sobie podzielić, nie wiem, porcje na takie 3 razy, że jecie 1/3, odkładacie sztućce, nie wiem, poczekacie pół minuty, minutę, znowu bierzecie sztućce, znowu jecie 1/3 i tak dalej, a do tego jak będziecie wolniej przeżuwać i dokładnie przeżuwać, to generalnie wydłużycie czas spożywania posiłku, co wpłynie pozytywnie na apetyt po tym posiłku, dlatego że informacja z naszego żołądka do mózgu trafia dopiero po jakimś czasie i to nie jest tak, że wiecie, jakbym na przykład spożył 1000 kalorii w ciągu 2 minut, to że od razu będę najedzony. Tylko ja to zacznę odczuwać gdzieś po 10, 15, może 20 minutach i właśnie tyle powinno trwać spożywanie posiłku. I tutaj kolejna rzecz to właśnie uważne jedzenie i tu bym powiedział, że to nie jest dla wszystkich. Bo przykładowo, jeżeli ktoś je uważnie, czyli nie ma żadnych rozpraszaczy do tego, nie ogląda do tego telewizji, Netflixa, nie wiem, YouTube'a, nie robi nic poza tym, że je, to może się po prostu znudzić, co może być problematyczne i wtedy trzeba znaleźć po prostu złoty środek i takie mniejsze zło. Czy jeść z rozpraszaczem, ale przez to będziemy jeść wolniej, czy jeść bez i skupiać się bardziej na jedzeniu, ale będziemy jeść szybciej. Dlatego tutaj dla osób, które mają z tym problem, polecam po prostu wtedy, że właśnie jak odłożycie te sztućce, to na przykład oglądacie coś w trakcie, więc sobie coś pooglądacie przez minutę, dwie, i zaczniecie jeść dalej. Kolejnym zdrowym nawykiem, który może Wam pomóc w tym, jak bilansować sobie posiłek, to jest rozkład talerza na czynniki pierwsze. Rozkład talerza, a mianowicie chodzi mi o to, ile poszczególne elementy diety, jaką część talerza stanowią. I mówi się o tym, żeby około 1/3 talerza to było źródło białka, czyli powiedzmy mięso, czy 1/4 talerza, 1/3 talerza to powinno być źródło węglowodanów, czyli na przykład ryż, ziemniaki, a ostatnia 1/3 to powinny być warzywa. I wtedy po prostu komponujecie sobie posiłek na podstawie talerza i łatwiej jest wtedy o dobór porcji, bo wiecie po prostu, jaką porcję zjeść, bo tyle Wam zajmuje na talerzu. Oczywiście ktoś się może wycwanić i sobie kupić naprawdę ogromny talerz, ale no nie róbcie tego, nie? Jakby mówimy tu o standardowych talerzach, normalnych, zwykłych po prostu talerzach. I do tego źródło tłuszczu i tutaj dobrą taką porcją, ile ma być tego tłuszczu, to jest około łyżki stołowej. Czyli jeżeli na przykład, nie wiem, pieczecie sobie pierś z kurczaka, do tego gotujecie ziemniaki, do tego macie warzywka, no to możecie na przykład wszystko polać łyżką stołową oliwy z oliwek. I wtedy dostarczycie odpowiedniej ilości tłuszczu. Jeżeli to jest na przykład owsianka, wtedy możecie na przykład dodać łyżkę stołową orzechów albo jakiś nasion. I tych nawyków oczywiście można wymieniać jeszcze wiele więcej, ale uważam, że te, które wymieniłem, są najbardziej istotne. Jeżeli będziecie się ich trzymać, to nie będziecie mieć na pewno problemu z otyłością, może z lekką nadwagą, ale w każdym razie mocno zadbacie o swoje zdrowie i te nawyki Wam w zupełności wystarczą. I tu taka moja rada, że jeżeli skupiacie się właśnie na tych nawykach, to nie skupiajcie się na wszystkich jednocześnie, tylko skupcie się w pierwszej kolejności na tym, nad czym macie największy problem z tych rzeczy, które wymieniłem. Czyli jeżeli macie ten problem, że na przykład codziennie jecie na mieście, codziennie zamawiacie jedzenie, codziennie kupujecie gotowce, to zacznijcie od tego, żeby po prostu więcej gotować, więcej robić swoich rzeczy. Jeżeli macie problem z tym, że w ogóle się nie ruszacie w ciągu dnia, macie, nie wiem, 2000 kroków dziennie, skupcie się na tym, żeby robić 7 do 10 tysięcy kroków dziennie. I skupcie się na jednej rzeczy przez przynajmniej 2 tygodnie, zanim będziecie chcieli dołożyć drugą. Jeżeli coś będziecie robić mimowolnie, jak najbardziej spoko, ale chodzi o to, żeby była ta jedna rzecz, którą robicie codziennie, po prostu. Jedno zadanie dziennie, wtedy dużo łatwiej się trzymać, dużo łatwiej potem pozostać po prostu w tych nawykach, jak robimy to krok po kroku. I przejdziemy do ostatniego elementu tego filmu, który jest też bardzo istotny, a mianowicie chodzi mi tutaj o motywację, o utrzymanie się w diecie, o utrzymanie właśnie tych postanowień, bo z tym ludzie mają bardzo duży problem, bo oczywiście
wiele osób zaczynało się odchudzać, wiele osób zaczynało się odchudzać nawet setki razy i im się to nie udawało. I to jest podobnie jak z rzucaniem palenia, że wielu palaczy rzucało palenie 100 razy i że jest to banalne, nie? Tylko, że potem do tego wracają, a chodzi o to, żeby właśnie do tego nie wrócić. I jak to zrobić? To tu Wam przedstawię właśnie kilka punktów, które mogą Wam pomóc. W pierwszej kolejności musicie znaleźć złoty środek między dyscypliną, a tym, żeby wiedzieć, kiedy odpuścić. Bo oczywiście trzymanie się takie 100% albo nic ma swoje plusy, bo się trzymacie, ale do momentu, kiedy przestacie się tego trzymać. I wtedy jest problem. Dlatego trzeba znaleźć właśnie taki złoty środek, że z jednej strony trzeba sobie potrafić odmówić i potrafić tą odroczoną gratyfikację zrobić, czyli że dobra, nie zamówię pizzy, tylko na przykład zjem sobie sałatkę z kurczakiem i po tym, jak to zjecie, macie takie zajebisty jestem z siebie dumny, dobra robota, przybijacie piątkę w odbiciu w lustrze i macie taką cegiełkę do pewności siebie przy okazji. Dlatego, że zawsze pewność siebie budujemy przez rzeczy, które niekoniecznie chcemy robić, ale chcemy je robić dla efektu, który mają one przynieść. Dlatego też, jeżeli powinie Wam się noga, jeżeli przykładowo, nie wiem, no macie imprezę, cokolwiek i no wiadomo, że człowiek nie będzie chodził z własnymi miskami jedzenia na, nie wiem, wesela czy do klubu, cokolwiek, no bo to jest przesada, nikt tak nie robi, uwierzcie mi, te wszystkie fitness freaky, oni tak nie robią. Po prostu, chodzi o to, że jeżeli właśnie Wam powinie się noga, to najważniejsze jest to, żeby następnego dnia wrócić do schematu, który sobie ustaliliście. Czyli jeżeli na przykład w piątek wyjdziecie wieczorem ze znajomymi, nie wiem, wypijecie dwa piwka, zjecie trochę pizzy, zjecie trochę fryteczek, to najważniejsze jest to, żeby rano nie iść do Maka na przykład i mieć takie, a dobra, dałem dupy już z tą dietą, to walić ją, tylko właśnie nie. Idziecie do kuchni, robicie sobie owsiankę, nie wiem, jajecznicę, cokolwiek i wracacie po prostu do tego, co było. Najważniejsze jest to, żeby nigdy nie mieć dwóch dni z rzędu takich właśnie, powiedzmy, złych, nieudanych, bo wtedy jest bardzo trudno wrócić. Jak jest jeden dzień, to jeszcze jest luz. I mi się to również zdarzało i to jest normalne. To nie jest tak, że Wy macie słabą, silną wolę. To nie jest tak, że Wy macie słabą wolę. To tak nie działa. Po prostu człowiek jest tak skonfigurowany, że wybiera rzeczy, które są dla niego komfortowe, wybiera rzeczy, które są dla niego proste, a wybieranie tych innych rzeczy stanowi po prostu, no jest to skomplikowane, nie? I dlatego właśnie mówię, nie możecie od siebie wymagać tego, żeby być perfekcyjni, ale musicie jednocześnie od siebie wymagać. Inna rzecz, która może Wam pomóc, to jest na przykład postanowienie, żeby zrobić to z kimś. Czyli bierzecie na przykład kolegę, przyjaciela, przyjaciółkę, sąsiadkę, kogokolwiek, partnera, partnerkę i robicie coś wspólnie. Bo wtedy macie ten plus, że po pierwsze zobowiązujecie się do czegoś przed kimś, co powoduje większą dyscyplinę, bo nie chcecie na przykład kogoś zawieść albo po prostu macie konkurencję, co również może po prostu stanowić taką zdrową rywalizację, że razem trzymacie się w tych postanowieniach i wtedy, gdy ta jedna osoba ma gorszy dzień, to ta druga ją wspiera. Jak ta druga osoba ma gorszy dzień, to ta pierwsza ją wspiera. I wtedy jest po prostu dużo łatwiej wytrwać, jeżeli macie kogoś obok siebie. Dlatego też tyle osób decyduje się chociażby na trenera personalnego. Bo ten trener personalny, prócz tego, że pokaże jak ćwiczyć, wiadomo, ale on też ma być właśnie taką, ma być właśnie, prócz trenera, ma być taką osobą, która będzie Was wspierała w tym temacie, która będzie Was w jakiś sposób kontrolowała, wobec której się w jakiś sposób zobowiązujecie. I to jest jak najbardziej fajna rzecz, która może Wam pomóc. Kolejną rzeczą jest to, żeby skupić się na pozytywach tego wszystkiego, co robimy, a nie na negatywach. Czyli nie skupiać się na tym, że o nie, teraz to wchodzę na dietę, już nie mogę jeść lodów, już nie mogę jeść pizzy, już nie będzie piwka w piątek wieczór. Tylko skupić się na pozytywach, że właśnie
będziecie jeść zdrowiej, że lepiej się poczujecie, zadbacie o swoje zdrowie, zadbacie o swoje ciało i że to jest fajne, to jest coś zajebistego, na przykład czujesz głód, bardzo dobrze, nie? Bardzo dobrze, że czujesz głód, o to chodzi, jak czujesz głód, to jesteś na redukcji, odchudzasz się, tracisz na wadze, jeżeli masz nadwagę, wychodzi ci to na zdrowie, więc skupić się po prostu na pozytywnych aspektach całego tego procesu, a nie na tym, co wam to zabiera, bo wiecie, to zawsze jest tak, że to, co daje najlepsze efekty, zazwyczaj na początku coś zabiera. Przykładowo, jeżeli ktoś bardzo dużo pracuje, to pod koniec miesiąca też zarabia, nie? Jak ktoś na przykład pracuje na dwa etaty, oczywiście jest ciężko, ale zarabia dwa razy więcej niż jakby pracował na jednym etacie. Więc zawsze to, co jest warte, jakby osiągnięcia, które są warte osiągnięcia, są bardzo ciężkie do zrobienia, a to, co nie jest warte osiągnięcia, to jest łatwe do zrobienia, bo bardzo jest łatwo zamówić pizzę i ją zjeść, tylko że to nam nic nie daje. To nam daje taki wystrzał po prostu dopaminy chwilowy, ale potem pojawiają się czy wyrzuty sumienia, czy cokolwiek i czujemy się źle po prostu ze sobą, więc skupcie się na pozytywnych aspektach całego procesu. I tu mam nam kolejną motywację. Jeżeli chcecie, śmiało możecie wysłać do mnie zdjęcie, na przykład robicie sobie zdjęcie, siema Piotrek, dzisiaj wyglądam tak, za miesiąc ci wyślę, jaki zrobiłam progres i wysyłacie mi to zdjęcie i ja was będę wspierał, dam tyle z siebie, ile jestem w stanie, więc jeżeli to was w jakiś sposób zmotywuje, jak najbardziej, możecie mi powysyłać swoje zdjęcia, pomiary, wagę, cokolwiek i jeżeli, nie wiem, będziecie mieć jakiś problem czy coś, po prostu napiszecie do mnie, ja postaram się wam w jakiś sposób pomóc i po prostu w jakiś sposób was wspierać. I wiem, że zbliża się koniec tego filmu, ale posłuchaj mnie jeszcze przez momencik. Jakby już wiadomo, że spędziłeś ze mną ponad godzinę, więc kolejne 5 minut cię nie zbawi, także proszę cię posłuchaj. Wiesz już, z czego się bierze nadwagę i otyłość, znasz fundamenty odżywiania, znasz różne diety, które można stosować w zależności od tego, jaki masz cel i preferencje, znasz nawyki, które ci pomogą schudnąć bez liczenia kalorii i to, co tu powiedziałem, to jest wystarczająco, żebyś schudła. Po prostu nie musisz wiedzieć już nic więcej i to, w jakim ty jesteś stanie, nie wiem, zdrowotnym, fizycznym, nie ma totalnie znaczenia, bo czy masz PCOS, Hashimoto, niedoczynność, cukrzycę, insulinooporność, czy cokolwiek takiego, to, co powiedziałem w tym filmie, ci po prostu pomoże. Tylko musisz się tego trzymać. Ale jeżeli nie wiesz, jak to wdrożyć w życie dokładnie, bo to jednak jest trochę... Wiecie, nie bez powodu dietetyka to są 5-letnie studia, nie? Po prostu jest tu tutaj dużo rzeczy, których nie da się wytłumaczyć w godzinę, ale to są fundamenty. Ale tak jak powiedziałem, jeżeli macie problem z tym, co dokładnie jeść, nie wiem, jak trenować, czy cokolwiek, to na mojej stronie możecie kupić zarówno jadłospis na różne poziomy kalorii, te kalorie w sensie zapotrzebowania możecie obliczyć na mojej stronie, możecie kupić plan treningowy i wtedy będziecie mieć wszystko czarno na białym, po prostu będziecie mieć dokładną instrukcję, co macie robić, co macie jeść, a jeżeli interesuje was konsultacja indywidualna, żeby podejść właśnie do waszych preferencji o tym, co powiedziałem, co jest właśnie najistotniejsze, to również na mojej stronie znajdziecie ofertę prowadzenia online, także możecie po prostu teraz pójść, kupić i będziecie mieć wszystko czarno na białym, tak jak powiedziałem, albo możecie po prostu to, co powiedziałem, zacząć wdrażać w życie za darmo. Jeżeli ten film był pomocny, jeżeli ci się spodobał, to proszę cię, zostaw łapkę w górę, udostępnij go dalej, zostaw komentarz. Generalnie każda aktywność pod tym filmem będzie wspierała ten film, pomoże temu filmowi się wybić, przez to też mi uda się po prostu pomóc większej ilości osób, bo taki jest mój cel. Odkąd pracuję, odkąd trenuję generalnie, moim celem było to, żeby pomagać ludziom rozwinąć skrzydła pod każdym względem, a siłownia jest niejako taką metaforą życia i metaforą rozwoju, że wiecie, pocimy się, męczymy na tej siłowni, żeby właśnie mieć efekty tej pracy. Ta siłownia, ta dyscyplina, którą zbudowałem na siłowni, pomogła mi rozwinąć biznes do setek tysięcy rocznie, więc to wszystko jest proces, bawmy się tym, rozwijajmy się, bo życie mamy jedno, życie jest stosunkowo krótkie, chociaż jakby to powiedział Dwight z The Office, to jest najdłuższa rzecz, jaką będziesz robił w życiu, to jest właśnie życie, nie? To jest najdłuższa rzecz, jaką kiedykolwiek poznasz, to jest swoje życie, więc wcale nie jest takie krótkie. Niemniej jednak,
Mówię, zostawcie łapkę w górę, jeżeli podobał się ten film, udostępnijcie go dalej i jeżeli chcecie właśnie taki film a propos stricte treningów i tego, jak się ruszać, żeby schudnąć, to zostawcie też również w komentarzu taką informację. Bardzo chętnie dla Was to nagram. Trzymajcie się, cześć!